W Jezusie jest napisane, że oddają pokłon wszyscy aniołowie Boże. Tak mówi list do Hebrajczyków. Kiedy po raz pierwszy się zorientowałem, że oznacza to również, że pokłon oddaje szatan i demony, to od tego momentu wiele się zmieniło. Oddają pokłon wszyscy aniołowie Boże. Wiecie, my wiemy dużo według naszego mniemania o Bogu. Spotkałeś się z Nim. A jest napisane, teraz jednak nie widzimy jeszcze, że Mu wszystko jest poddane. To znaczy, że widzimy, ale widzimy bardzo mało. Bóg mówi, że jest więcej niż widzisz. Wydaje ci się, że diabeł coś może. Albo wydaje ci się, że Bóg czegoś nie może. Oczywiście nigdy się do tego nie przyznasz. Ale podświadomość tak krzyczy w różnych sytuacjach życia. Ale jest napisane, że pokłon mu oddają wszyscy aniołowie Boży. I że wszystko jest mu poddane. Wszystko jest mu poddane. Wszystko. Spróbuj tak się pomodlić dzisiaj. Powiedzieć, Boże, wiem, że widzę. Ale zdaj sobie z tego sprawę, jak często staję w miejscu i zaprzeczam sam sobie. Sam sobie zaprzeczam. Uznaję opresję za coś dużego. Uznaję ataki za rzeczy znaczne. Ale Twoje słowo mówi, że wszystko jest poddane Jezusowi. A pokłon mu oddają wszyscy aniołowie Boży. Wiecie, kilka dni temu spałem i przyśniło mi się, że od wejścia do pokoju naszego, w stronę naszego łóżka, zaczyna się przemieszczać taki wielki pająk. Nie tylko szedł, ale miał skrzydło, mógł przefrunąć kawałek. Kiedy był w połowie, mniej więcej, odbił się od ściany i zaczął, jakby na tych skrzydłach zaczął lecieć, z myślą, żeby we mnie uderzyć, w nasze łóżko uderzyć. I ja wtedy się przebudziłem i powiedziałem tylko, precz! I to natychmiast zniknęło. To zniknęło w jednej sekundzie. Nie pozostał po tym żaden ślad w moich myślach, w mojej głowie, w moich emocjach. Potem, kiedy się modliłem rano, Bóg do mnie powiedział, zrozum te słowa, wszystko jest mi poddane. Wszystko jest mi poddane. Czy rzeczywiście Ty w to wierzysz, Arku? W każdej sytuacji, w której stajesz w życiu. Bo jeśli tak, to zawsze tylko tak reaguj. Nie rozkładaj tych rzeczy na części pierwsze, nie zastanawiaj się, a dlaczego jest tak, a po co jest tak, a czemu to się znowu zdarzyło, a co to za czasy mamy, a co to za sytuacje, a co to za ludzie, a czemu Kościół jest taki, a czemu to jest takie, a czemu ci mówią to, a tam czy co innego. Reaguj tak, jak zareagowałeś. Bez precz! Do wszystkiego, co sprzeciwia się mojej prawdzie. A to zniknie. To się pokłoni. Rozumiesz? Ale to musi wyjść z ciebie, Artur. To musi z ciebie wyjść. Błagam cię, módl się dziś tak. Wiele rzeczy
które wydaje ci się, że muszą być, one nie muszą być. One nie muszą istnieć. Możesz je zmiażdżyć. Możesz je zdeptać. Możesz wykoleić pewne biegi demoniczne. Możesz to zrobić jednym prostym słowem wiary. Możesz to zrobić. Nie musisz się do tego przyzwyczajać. Nie musisz mówić, okej, taki jest czas, tacy są ludzie, taki ja jestem. Nie musisz. Możesz to zmienić. Zrób to dziś w modlitwie. Ojcze, wywyższamy Ciebie za Twoje słowa, które są prawdą. Za Twoje słowa, które są święte. Za Twoje słowa, które niosą za sobą potężną moc prosto z nieba. I'm not afraid.
przychodzi do ciebie tak, że wielokrotnie nie wiesz, że to on. On nie przychodzi do takich ludzi jak ty w taki sposób, który jest dla ciebie jawny. Bo wtedy byś mógł bez żadnego problemu się przeciwstawić. Jeden nasz prorok miał sen, gdzie twoje ludzi z kościoła kłóciło się do tego stopnia, że aż siły demoniczne wychodziły z nich. Drugi prorok miał sen, że dziecko Boże leżało w obłędzie na ziemi. Obok niego leżał pies i go pilnował. Prorok obudził się z gardłem pełnym wymiotów. Niebo jest otwarte. Ale na drodze dotykania nieba stoi twoja dusza. Jeżeli jesteś w miejscu, że zacząłeś wracać do starych poglądów, do zwiedzionych myśli, jeżeli poddałeś się różnego rodzaju krzywym myślom, krzywym poglądom, krzywym naukom, zacząłeś wracać do tego, co było kiedyś, zacząłeś myśleć na sposób światowy, to żeby dotykać nieba, musisz to złamać, musisz to odrzucić. Inaczej będziesz tylko do połowy, zawsze tylko do połowy. Tylko do połowy będziesz. Wielu z was w tym czasie przydarzały się różne sytuacje. Zniszczenia. Małe, drobne zniszczenia. Wiecie, o czym mówię. Bóg pokazuje nam, że to jest atak. Ale dlaczego on jest? Dlatego, że wiele z umysłów naszych zostało przekierowanych na to, co jest zwiedzione, na to, co jest światowe. To są małe skręty. Małe skręty. To małe skręty. Rozumiecie? Małe skręty. Wtedy, kiedy ci pękła goma w samochodzie. Pół godziny wcześniej u nas pod blokiem był wybuch kuby w samochodzie. I tak jest ciągle wszędzie. Diabeł przychodzi tak, że go nie widzisz. Dlaczego? Bo patrzysz bardzo szeroko. Spójrz teraz w swoje serce i zobacz, czy nie skręcasz w jakąś dziwną uliczkę, w jakieś dziwne myślenie, w jakieś półprawdy, w małe kompromisy. Zobacz, nie skręcasz, bo wystarczy mały skręt i już nie można dotykać nieba. I już się dorabia do tego sztuczny ogień. Rozumiesz? Mały skręt. Módlcie się ze mną. Ojcze, ja w imieniu Jezusa przeklinam wszelkie demoniczne psy leżące przy ludziach. Ja teraz mówię do ciebie, diable. Zostałeś pokazany, zostałeś obdarzony. Ja cię przeklinam. Demoniczna siła zobrazowana jako ten pies. Musisz teraz odejść od każdego człowieka. W imieniu Jezusa. Odchodzisz teraz od ludzi. Zniszczonej postaci. W imieniu Jezusa. Stary jest, nie odchodzisz od tych.
do ludzi Bożych. Pomagajcie im teraz, aby szli prosto. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Prostota w myślach. Prostota w emocjach. Prostota w decyzjach. Nawróciło się dwóch chłopców ze wsi,
z jakimś pożyczeniem, o jakimś, o jakiejś niepełnosprawności. Rozumiecie? Niczego się nie boją, niczego się nie wstydzą, nie interesuje ich w ogóle to, jak są ubrani. Bo oni poznali Jezusa. Oni poznali Jezusa. Oni nie mają marynarki, oni nie mają butów w szpic i nie mają skórzonego paska. Oni mają stare kreszowe dresy, stare adidasy, ale mają Jezusa. Ale mają Jezusa. I ja byłam tak zbudowana, że Duch Święty przypomniał mi, że jest moc w imieniu Jezusa. Jest moc w imieniu Jezusa. Czy jesteś gotowy złamać dzisiaj ciało swoje na uwielbieniu? Czy jesteś w stanie się położyć tak i mieć wywalone na to, jak jesteś ubrany? Rozumiesz? Celem jest to, aby spotkać się z Bogiem, a nie żeby dobrze wypaść na zdjęciu. Celem jest to, aby się spotkać z Nim twarzą w twarz. Twarzą w twarz z tym, który daje siłę, który daje moc, który daje zbawienie. Ten, który rozwiązuje kajdany. Jak ci zależy? Byłam kiedyś na pewnym spotkaniu i było bardzo tam dużo ludzi, którzy byli wykuci na blachę. I przebudzeniowy pastor powiedział: teraz na środek ściągajcie te swoje marynary, kładźcie się jeden na drugiego, kładźcie się jeden na drugiego, wal w tą marynarę, wal w tą marynarę. Nie ma żadnej mocy w twoim ubraniu. Jest moc w imieniu Jezus. Złam dzisiaj na uwielbieniu swoje ciało. Podnieś swoje ciało. To się zamieni w proch. To się w proch zamieni. Nieważne, jak jest ładne, to marność. To tylko koń do tego, aby nosił twojego ducha. To koń, aby nosił twojego ducha. Złam swojego cielaka dzisiaj. Yeah.
ofiary. Ofiara boli. Ofiara zawsze boli. Kiedy składasz ofiarę i ona cię nie boli, to nie jest to ofiara. Kiedy oddam swoje życie Jezusowi, ja tu siedział w więzieniu. I chciałam wynagrodzić Wiktorowi jakoś ten czas, że nie ma taty. I wzięliśmy do domu pieska. Żeby się cieszył i żeby się prawidłowo rozwijał. Ale kiedy zostałam napełniona Duchem Świętym, to wybuchł we mnie dynamit. I chciałam być na każdym spotkaniu Kościoła. Chciałam być z siostrami i z braćmi. Chciałam być na grupie domowej. I powiedziałam do Wiktora: Wiktorku, musimy oddać pieska. Ponieważ piesek przeszkadza mu w życiu. I Wiktor bardzo płakał. I ostatnio opowiadałam o tym Sarze, że wzięłam Wiktora za rączkę, pieska na smycz i prowadziliśmy pieska do takiej pani Aliny u nas na osiedlu, bo piesek przeszkadzał mi w życiu. I Wiktor płakał: mamusiu, jesteś okropna. Zabrałeś mi pieska. Nie mam tatusia i nie mam pieska. Moja dusza krwawiła, ale ja pokochałam Jezusa. I Jezus był dla mnie ważniejszy niż piesek. Pomodliłam się o Wiktora, żeby się prawidłowo rozwijał i żeby nie cierpiał z tego powodu. To była moja ofiara. Złożyłam ofiarę. I za każdym razem, kiedy składam bolesną ofiarę, bo ofiara jest tylko bolesna, kiedy oddajesz coś, co jest dla ciebie drogie, co jest dla ciebie cenne, aby być bliżej. Nie przyzwyczajaj się do wygody. Wygoda to twój i mój wróg. Wygoda to nasz wróg. Przyzwyczajenie to wróg. Myślenie, że już wszystko pochwyciłem. Jestem taki cudowny. Panie, spójrz na mnie. Tak ładnie wyglądam. Tak ładnie cię chwalę. Rozwal to. Rozwal to. Powiedz, chcę bliżej, chcę głębiej, chcę intensywniej. Chcę, aby było żywo. Nieważne, czy będzie bolało, ale ma być żywo. Ma być prawdziwie i ma być żywo. Ma być prawdziwie i żywo. Ojcze, my w imieniu Jezusa Chrystusa przeklinamy w tej chwili wszelką wygodę, wszelką letniość, wszelkie odstępstwo, wszelką głupotę, wszelkie karierowiczostwo. Ja to rozwalam! Ja to rozwalam! Ja to wstrzymuję i nie pozwalam się temu rozwijać w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Ojcze, modlimy się o jeszcze większy pułap poświęcenia, o jeszcze większą świadomość tego, że czym wyżej, tym tak naprawdę niżej. Czym wyżej, tym niżej. Ojcze, ja modlę się i ustanawiam to przez moc imienia Jezus. Uwielbiamy Cię, wywyższamy Cię. Jesteś naszym królem, jesteś naszym wzorem. Naturalny, naturalny.
Oh!
Stop.
nowe słowa w ich ustach, nowe wyrażenia, nową mowę. Chodź, ja to wzbudzam w nich teraz. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Szeletelera da demala. Elahe sedes. Elahe sedes eleba da res. Elahe sedelera la padera de tanaris. Jezu. Elohe tesa bela. I odegrał bardzo dużą rolę. W pewnym okresie swojego życia prawie połowa usługujących dzisiaj liderów i pastorów uczyła się od niego. Odegrał dużą rolę. Był bardzo ortodoksyjny. Jego służba kształtowała nasze życie. I on kiedyś powiedział tak. Nie ma miejsca w kościele na brak odpowiedzialności. Uczył na szkole liderów i pastorów, że jeśli jakiś lider w kościele odstygł, to go odstaw na boczny tor, a wyciągnij z boksu konia świeżego, który jest gotowy do biegu. I musimy mieć takie podejście. Kiedy bierzemy się za służbę, nie możemy pozwolić sobie na miejsce letności. To jest nasza odpowiedzialność, aby przynosić świeżość do kościoła. To jest nasza odpowiedzialność, kiedy wziąłeś się za służbę, kiedy podpisałeś się pod jakimś dziełem w swoim życiu. To jesteś odpowiedzialny, ty, a nie Bóg. Jesteś ty odpowiedzialny za to, co rozprawisz. To ty jesteś odpowiedzialny. Zwyciężamy na Bożych zasadach, a nie na swoich. Zwyciężamy na Bożych zasadach. Na to, aby być letnim chrześcijaninem. Bądź odpowiedzialny. Ten radykalizm i ta ortodoksja kształtowała nasze życie. W ten sposób się uczyliśmy. W ten sposób się uczyliśmy. Kiedy się za coś bierzesz, to ostatni schodzisz ze statku. Kapitan ostatni schodzi ze statku. Nawet żeby statek się topił, to kapitan schodzi ostatni ze statku. I w kościele przebudzeniowym nie ma miejsca na wzgląd na osobę. Rozumiecie? W taki sposób chcę, abyśmy się kształtowali. Abyśmy byli twardzi. Abyśmy byli silni. Aby Bóg mógł działać przez ciebie i przeze mnie. Aby nasze dusze były uświęcone. Nie ma innego chrześcijaństwa. Wszystko inne się wciąga nas, rozumiecie? I staje się tak zwanym letnim środkiem, nie wywierającym żadnego wpływu. Uwielbiamy Cię. Ty, który byłeś, jesteś i przyjdziesz w chwale. Czyli nie odwracasz się od błędnej drogi. Nie nazywajmy tego inaczej.
nazywajmy to, jak Bóg przykazał. Jest to brak pokuty. To jest po prostu brak pokuty. Nie nazywajmy tego przewrotnie. Jeśli długofalowo, pomimo różnych rzeczy, idziesz dalej, jak muł w jakimś błędnym kierunku, to znaczy, że nie wypełniasz warunków pokuty. Amen. Często się przyzwyczajamy do pewnych rzeczy. Zaczynamy lubić swoich wrogów. Nazywamy ich przyjaciółmi i dorabiamy frazesy, różnego rodzaju slogany. Wiesz, bo on, bo ona, bo matka, bo dziadek, bo rząd, bo coś tam. Bo gdyby nie pogoda, to bym nie miał takiego ciśnienia. Jakbym nie miał takiego ciśnienia, to bym tego nie zrobił. Jakbym nie zrobił, ona by na mnie nakrzyczała. Jak ona by nie nakrzyczała, to by nie wybuchło. Rozumiecie? Brak pokuty. To się tak nazywa. Po prostu brak pokuty. Nazywajmy rzecz po imieniu. Yeah.
jesteście dwa stacje, którzy chcecie głosić Ewangelię na ulicach, ale jeszcze nigdy tego nie robiliście. Obawiacie się. Jeżeli tak, to wyjdź tutaj. Jeśli głosisz na ulicach Ewangelii, powiedz teraz do Boga: Boże, podejmuję decyzję, że będę głosił na rogach ulic, tak jak powiedziałeś, Panie. Chcę to robić. Powiedz mi do Boga, jeśli nigdy tego nie robiłeś jeszcze. Duch Święty wlał w was pragnienie głoszenia do ludzi Ewangelii. Nie tylko indywidualnie, ale publicznie. Macie to w swoich sercach. Chcę, żebyś podjął deklarację przed Bogiem dzisiaj, nową, świeżą. Powiedział: Boże, to, co włożyłeś w moje serce, to nie wyda już 10-krotnego, 60-krotnego, nawet 100-krotnego plonu. Powiedz, że pomnożysz to w niebywały sposób. Módl się teraz o ponadnaturalny wpływ Twoich głoszeń. Módl się teraz z całego serca. Powiedz: Boże, ja chcę, żeby moje głoszenia były ponadnaturalne. Ja chcę, żeby docierały do setek tysięcy ludzi. Módl się tak teraz z wiarą. Módl się tak z wiarą. Powiedz: Boże, zapłacę każdą cenę, aby dotrzeć do coraz większej ilości ludzi. Powiedz: Duchu Święty, wlej we mnie świeży ogień. Wlej we mnie świeży ogień. Wlej we mnie świeży ogień. Wołaj teraz do Boga, żeby z Twojego ducha na całą Twoją duszę wylał się świeży ogień do głoszenia Ewangelii ludziom. Świeży ogień. Thank you.
wyszedł. Thank you.
jest rzecz ukryć, a królewską sprawą rzecz zbadać. Sieć wielu z was, którzy podjęliście silną strategiczną decyzję odnośnie bezwzględnego głoszenia królestwa, odkryjecie niebawem rzeczy, których szukaliście od dawna. Zupełnie w innych dziedzinach odnajdziecie je. One same się pojawią. Do tej pory szukałeś, modliłeś się, mówiłeś: Boże, chcę tą rzecz znaleźć, chcę do tego dojść. Nie mogłeś tego zrobić, choć się modliłeś. Teraz znajdziesz. To na ciebie wpadnie. Choć się przydarzy, to stanie na twojej drodze. U wielu z was różne rzeczy staną. One się zdarzą. To oznacza słowo, że kto szuka królestwa, wszystko inne będzie mu dodane. To się zdarza. Może to być miłość. Może to być sukces finansowy, nie wiem. Ty wiesz, czego szukałeś. Pamiętam, że w kościele źródłowym, w którym byłem, poznałem człowieka, który powiedział do mnie tak: Artur, jeszcze ochrzczony nie byłem, czy chcesz głosić ze mną na ulicach? To powiedziałem: jasne. Jak co wtorek przyjeżdżałem pociągiem z Nasielska po pracy mojej, żeby tu w Warszawie głosić Ewangelię. I robiłem to co tydzień. Wsiadałem w pociąg, jechałem 50 km do Warszawy pociągiem, głosiłem Ewangelię, a potem wracałem nocą do domu. Od kiedy powiedziałem: okej, będę z tobą głosił Ewangelię. Zawsze z nim głosiłem Ewangelię. Zawsze. Rozumiecie? Zawsze. Na dworcu centralnym stawałem, głosiłem Ewangelię. Sam. W parkach, w miejscach w Warszawie, w których wielu z was nigdy być może nie było. Znajdowaliśmy tylko kawałek zieleni, mieliśmy taki zwyczaj, kawałek zielonego parku, żeby ustać tam w środku i głosić. Głosiłem na fontannach, na ławkach, w każdym miejscu. Wtedy w Warszawie nie wiedziałem, co to jest głoszenie Ewangelii. Tu nikt nie wiedział, co to jest głoszenie Ewangelii. Jak staliśmy w Parku Saskim i głosiliśmy Ewangelię, to oni nawet nie wiedzieli, co mają zrobić. Co to jest? Głosimy Ewangelię. Rozumiecie? Ale zawsze to robimy. Wiecie, kiedy przestałem systematycznie głosić Ewangelię na ulicach? Powiedzieć wam kiedy? Jak tu. Zaczęliśmy tworzyć ludzi, którzy wchodzą w nasze miejsce. A więc jeszcze 6 lat temu systematycznie głosiłem Ewangelię. Cały czas. Dopiero 6 lat temu zaczęliśmy tworzyć ludzi, z którymi wychodziliśmy na ulicę. Musieliśmy głosić Ewangelię.
ale robiłem to zawsze. Potem jak Agata się nawróciła, robiliśmy to we dwoje. Nigdy nie zastanawialiśmy, czy ktoś z nami pójdzie. Nigdy nie myśleliśmy, czy ktoś na nas napadnie, czy przyjdzie policja, czy jacyś bandyci. Nie interesowało nas to. Z jakiego powodu mnie nigdy nie interesowało to? Wiecie z jakiego? Bo ja wiedziałem jedną rzecz. Bóg ze mną jest na tej ulicy. Bóg ze mną jest na ulicy. Ze mną. Bo ja głoszę Jego słowo. Jak ja głoszę Jego słowo, to Jego obowiązkiem jest ze mną być. To się nazywa przymierze. Kiedy ja głoszę Jego słowo, to On jest ze mną tam, gdzie ja głoszę. Zawsze. Zawsze. Już wiecie, to jest bardzo ważne, co teraz mówię do was. Dlatego potraktuj to jako coś nowego dzisiaj, jako świeże rozdanie. Świeże rozdanie. Świeże rozdanie. Diabeł się nie zmienił, świat się nie zmienił, ale dzisiaj ty się zmieniłeś. Jest nowe rozdanie. Idź i głoś Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, a będą temu towarzyszyć znaki i cuda. I rób to do końca twoich dni. Do końca twoich dni. Jak już będziesz stary, będziesz wstawał rano, mówił: Boże, dziękuję Ci, że chodzę. Będziesz szedł głosić Ewangelię. Amen. Rozumiesz, o czym mówię? Będą nawracać się ludzie. I nigdy to się nie zmieni, jeśli się nie cofniesz. Rozumiesz? Albo nie zaczniesz produkować ludzi, którzy będą głosili w twoje miejsce. Więc albo głoś do końca życia, albo wyprodukuj ludzi, którzy pomnożą to, co ty robisz. Innego wyjścia nie masz. Wszystko inne to się nie nadaje dobrze. Ojcze, uwielbiamy Cię. Dziękujemy Ci, że Twoje słowa podnoszą nas i kształtują. Wyższamy Cię. Czcimy. Amen.
Ojcze, modlimy się, Ojcze. Za Jego słowa, żeby błogosławić Jeruzalem. Dbamy, Ojcze, o Izrael, tak jak mówiłem. Ojcze, w imieniu Jezusa. Bierzemy autorytet w tej chwili nad każdym diabelskim.